Nawet nie powiedziałabym, że to jest coś najbrzydszego, co widziałam. Kendall ładnie wyglądała, ale nie podobała mi się totalnie pod względem tematyki. Nie wiem, do czego ona się odnosiła, tak szczerze nie wiem, może to było tematyczne, ale jakoś, kurde, nie wiem, nie byłam fanką, jeżeli chodzi o Kendall też. W ogóle Kardashianki wyglądały najgorzej, jedne z najgorszych stylizacji moim zdaniem. Kylie... No cóż, mam KFC, sobie zjem frytki. Kylie mnie zawiodła kolejny raz. Jakbym miała tyle pieniędzy, wyglądałabym lepiej niż ktokolwiek. To jest jedyny mój taki... Szkoda, że nie było mojego crusha. Ja bym się zakochała na pewno, ale wiecie, kto był przystojny i kto był taki to die for? Sebastian Stan. Czy wy go widzieliście, jak on wyglądał? Ja go widziałam drugiej w nocy i stwierdziłam, że nie, ja muszę być singielką, bo czekam na kogoś takiego jak on. Dostałam z 30 DM-ów, co sądzę na temat stylizacji Ariany Grande. Nie wiem, czy to chyba jest niepopularna opinia, co powiem, ale mi się podobała. Ona chyba imitowała Moonstone, w sensie tak mi się wydaje, albo totalnie jestem w błędzie. Jakby ta stylizacja wyglądała, jakby tylko Ariana mogła ją nałożyć. Była bardzo w stylu Ariany, ona wygląda tam jak bogini, właśnie God is a Woman. I ta sukienka jeszcze miała takie przejście na dole. Ja rzadko teraz wchodzę na Goodreads, bo mam dużo pracy. Ale powinnam chyba wejść na Goodreads. Ja przyjmowałam jakieś osoby, jak mnie na początku dodawały, ale teraz już nie przyjmuję, bo jest za dużo próśb. Ale może zacznę przyjmować znowu. No jakie tematy były na maturze, chcę wiedzieć. O, ktoś mi napisał, bunt i jego konsekwencje, jeden. A dwa, to była relacja z drugą osobą i jej wpływ na człowieka. Bardzo dobry drugi temat. W sensie pierwszy, ten drugi świetny. O Jezu, ja bym, wiecie co, napisała o czym? O damie kameliowej. O, albo o zbrodniarze. To by też byłoby wspaniałe w odniesieniu do jej relacji Raskolnikowa z tą Sonią, czy jak ona się nazywa, nie pamiętam. Zawsze zapomniałam jej imienia. Boże, można byłoby się do tylu osób odnieść. Do każdej prawie książki, którą czytałam, mogłabym się odnieść w kwestii druga osoba, jej wpływ na relacje z drugą osobą, jej wpływ na człowieka. Wspaniały temat. I łatwiutki. Ten pierwszy też jest okej. Dużo jest motywów buntu w różnych lekturach. Fajne tematy bardzo. Czy zdradzę kolor torebki? Niestety nie. Nic nie zdradzę, jeżeli chodzi o nową torebkę. W ogóle tak sobie zdam sprawę. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Kind of nie, ale w sumie to jest tylko 100 osób, bo robię live o jakiejś randomowej porze, ale powiem wam, że będzie tylko 40 sztuk. Wiecie, jak to jest mało? Powiem tego, co było wcześniej. To jest nic. Dlatego, że to będzie specjalna edycja i nigdzie już tego nie powiem, tylko tutaj, że prawdopodobnie właśnie tyle będzie sztuk. Czyli tylko tyle osób w Polsce będzie ją nosić i that's it. I już nie będzie restoku. No plus jeszcze wyślę ją do kilku influencerek. Ale tak do obiegu, do sprzedaży będzie 40 prawdopodobnie. Niczego nie wypuściłam tak mało. I planuję tak wypuszczać limitowane torebki, takie, które są jakby sezonowe, w sensie sezonowe. Nie wiem, ta torebka, która wychodzi, co jest najbardziej śmieszne, wpasowuje się idealnie w teraz te trendy, jakie są. I ja totalnie nie wiedziałam, że tak będzie. Bo ja już się dawno temu zaprojektowałam, to w ogóle... Nie miało tak być, w sensie miało. Zajebiście, że tak jest, ale... O, Juma jest dobrym pomysłem. Każdy mógłby ją kupić, tak jak na przykład ludzie, bo na pewno nie będzie czarna, to wam mogę powiedzieć na pewno. I ludzie oczywiście najchętniej kupują czarne torebki, ja to też zauważyłam. Ona będzie klasyczna, ale nie aż tak jak czarna na przykład. Więc jakby to też może dać trochę luzu, jeżeli chodzi o ludzi, chociaż nie wiem, jak im się spodoba, bo ja jestem zakochana, chociaż ja jutro będę... Widziałam tylko sample i zmieniałam, a teraz będę widziała ją gotową. Więc boję się trochę.
Czemu tyle, ile, jeśli można wiedzieć? Dlatego, że bardzo, 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 bardzo drogo mnie kosztowało wyprodukowanie jej w ogóle. Ja nawet nie wiedziałam, czy chcę to robić ze względu na cenę, ponieważ mi się to w ogóle nie opłaca. Ale przez to, że tak mi się podobał ten klimat, chciałam wypuścić, jak już chciałam wypuścić torebkę letnią, to właśnie taką, właśnie tak, z takim krojem, właśnie z takimi rzeczami, jakie ona ma. No i... No nie wiem, po prostu chciałam mieć taki krój i wiedziałam, że będzie bardzo drogo, dlatego mi się to jakby nie opłaca i robię to tylko po to, żeby ją mieć i żeby też okej, sprzedać ją przy okazji, ale nie wiem, jakby nie jest to jakiś mój główny motyw, tak szczerze. Chcę mieć ją po prostu nawet dla siebie, you know what I mean? To jest dziwne, ale taka jest prawda. Teraz tylko frytki mi zostały. I dlatego będzie tak mało, ponieważ chcę, żeby to była edycja specjalna na lato tylko dla osób, które faktycznie, wiecie, po prostu zdążą w sumie jakby nie patrzeć, albo im się bardzo spodoba, tak wiadomo. Więc nawet, nie, wydaje mi się, że nawet tej torebki nie muszę jakoś super promować, ona sama się będzie promować. Szczególnie po zdjęciach, które wstawię na pewno z sesji, bo dzisiaj odebrałam sukienkę. I mam ogólnie kilka stylizacji i będzie to na zasadzie takiego lookbooku na lato, tak planuję to zrobić, które idealnie pasują, ale i tak zamówiłam nowe, żeby było tak fresh. Jaka będzie cena? Nic nie powiem na temat ceny. Ogólnie będzie tańsza niż hardback. To tyle, ile mogę wam powiedzieć. Ale nie dużo tańsza. Ogólnie powinnam dać cenę wyższą niż hardback, bo tak. No ze względu na koszty po prostu, na to jak ona będzie wyglądać. Ona będzie bardzo podobna do hardback, ale będzie... nie mogę więcej zdradzić, dobra. Ale będzie podobna krojowo, dosyć. Ale więcej nie mogę powiedzieć. I tak wam dużo zdradziłam. To nie będzie minibag. Nie, ja nie chciałam robić minibag. Nie wiem, czy będę robić minibag w ogóle na lato jakąkolwiek nową, na pewno nie. Ja już planuję... To będzie jedyna torebka letnia, jaką wypuszczę. Chciałam bardzo mieć taki krój w mojej marce, chociaż jedną mieć o takim kroju. Wiem, że zrobię więcej w takim kroju, tylko po prostu pozmieniam projekt i tak dalej, jakby wiecie, jeżeli chodzi o kolory. Boże, bo ten krój, on jest gorgeous. No chyba mój ulubiony krój, jaki kiedykolwiek robiłam. Nie wiem, nie mogę wam powiedzieć, kurwa, nie mając jej, no to jest bardzo ciężkie. Tak, wszystkie będą z ekoskóry. Chyba, że kiedyś zdecyduję się na coś innego, natomiast póki co nie, bo mi się inne nie podobają, ja najbardziej takie lubię. Ładnie nadruki na nich wyglądają, a ja lubię robić nadruki, bo mi się najbardziej też podobają, więc mniej więcej tak to wygląda. Dorianie dałam, jak źle relacje mogą wpływać na człowieka, dałam Doriana i Henryka. O Jezu, tak, to właśnie o tym mówiłam. Henryk i Dorian. To jest zabawne, bo to jest i Henryk i Harry. Ale tak, to jest genialny pomysł. Także myślę, że jeżeli dobrze to zrobiłaś, to nie masz się czego martwić, naprawdę. Czy nie będzie żadnej torebki materiałowej? Ja nie lubię torebek materiałowych, bo mi się to nie podoba za bardzo. Bo to można równie dobrze zgnieść i wyrzucić, w sensie, no, zależy o jaki materiał chodzi, wiadomo. Mi się nie podobało, bo mi to wygląda, dla mnie to wygląda tandetnie. Dla niektórych coś innego wygląda tandetnie, dla mnie to wygląda tandetnie. I na początku w ogóle mojej kariery, jakby na początku robienia mojej marki, myślałam o tym, żeby nie robić torebek z ekoskóry, tylko robić z... materiału takiego